Cześć wszystkim, ja nazywam się Dawid Prus i przychodzę do Was z krakowskiej firmy AV System, w której pracuję jako Senior Site Reliability Engineer. Pełnię również obowiązki lidera technicznego w tym zespole i dzisiaj opowiem Wam o problemie, z którym ostatnio się borykaliśmy. To jest nakładające się sieci IPv4. Przejdziemy sobie najpierw przez drobną teorię, powiemy w ogóle, jak znaleźliśmy się w tym miejscu, skąd ten problem, dlaczego musieliśmy go rozwiązać. Zrobimy sobie krótki rekonesans narzędzi, następnie wybierzemy jakąś technologię, która będzie odpowiadać naszym wymaganiom, przygotujemy sobie krótkiego poca i mam nadzieję, że na końcu wszystko nam zadziała. W słowem wstępu o nas, AV System produkuje platformę, która pozwala zarządzać wieloma urządzeniami końcowymi prowajderów internetowych, ale nie tylko. Są to na przykład takie routery, które macie w domu, TV boxy i tym podobne urządzenia. Dzięki temu systemowi operator, prowajder internetowy może je aktualizować w łatwy sposób, automatyzować procesy konfiguracji oraz restartować w nocy. Żeby to było możliwe, musimy jakoś te urządzenia podłączyć do naszego systemu. Jak wiemy, prowajderzy internetowi pojawiają się i znikają na rynku. Czasem robią się fuzje takich prowajderów internetowych i bardzo często przy okazji takiej fuzji dochodzi do połączenia dwóch architektur bądź większej ilości, która posiada urządzenia w takich samych adresacjach IPv4. Wtedy dostajemy wymagania od klientów. W jaki sposób sobie z tym poradzić? Wymagania naszych klientów są proste. Mamy prowajdera, na przykład nazwijmy go ISP Anet oraz prowajdera ISP Benet. Obaj ci prowajderzy posiadają urządzenia w sieciach 10.0.0.8, które nakładają się wraz z innymi sieciami wylistowanymi niżej. Jak widzimy, jest to około 18 milionów potencjalnie nakładających się urządzeń, więc całkiem niemało. No i musimy sobie je jakoś podłączyć do naszego systemu tak, żeby nie zepsuć routing. Przy okazji oczywiście mamy wszelkiego rodzaju IoT w sieciach obok, które również musimy obsłużyć, jakieś zdalne sterowane patyki czy koparnie, czy koparki bitcoinów. Pierwszy taki pomysł, który nam wpada do głowy, no to jakie są wymagania? Pierwsza taka myśl. Wymagania naszych klientów są bardzo proste. Musi być tanie, lekkie, szybkie i bezawaryjne. My dorzucamy sobie tutaj piąty punkt. Fajnie, żeby to był Linux. Dlaczego? Dlatego, że nasz zespół jest przeszkolony właśnie w tych systemach operacyjnych. No i gdybyśmy z dnia na dzień dorzucili tutaj jakiegoś BSD-ka czy Windowsa, mogłoby być ciężko to później wszystko ogarnąć. Także mając takie podstawowe założenia, możemy przejść do naszego planu. Pierwsza myśl jest taka, aby wszystkie te nakładające się sieci IPv4 sprowadzić do jakiegoś większego medium. Może to być na przykład IPv6. Czy nam się to wszystko zmieści? Jak widzimy, cały internet IPv4 posiada około 4 miliardów potencjalnych adresów. Jeżeli chodzi o IPv6, jest to 340 trylionów, trylionów, trylionów. Także całkiem sporo. Biorąc sobie samą sieć prywatną w IPv6 FC00 z maską 7, takich adresacji będziemy mieli 2 do potęgi 121, czyli widzimy już na pierwszy rzut oka, że jest całkiem nieźle, powinniśmy się zmieścić. Jak to będzie w praktyce, zobaczymy za chwilę. W jaki sposób mielibyśmy takie adresy mapować? Możemy sobie założyć, że w adresacji IPv6 będziemy mieli na początku jakiś prefiks. Ten prefiks może zaczynać się od FC00, to jest część adresacji prywatnej IPv6, no i na samym końcu wrzucimy sobie adresy IPv4. Część IPv6 po lewej stronie, ten prefiks jest przedstawiony w hekstetach IPv6, możemy sobie zapisać część IPv4 w oktetach IPv4, tak żeby było nam czytelniej. Kernel pod spodem to tak naprawdę przetłumaczy wszystko na hekstety. Zatem adres 10.128.51 jest tożsamy z końcówką 0A80.32.01. Jeżeli spojrzymy sobie w Google, jakie w ogóle technologie mamy dostępne na rynku, czy są jakieś protokoły, czy może są jakieś RFC, znajdziemy takie, mniej więcej takie zestawienie NAT-ów, jeżeli złożymy sobie to wszystko do kupy i przefiltrujemy tylko te, które nas
naprawdę interesują, zostają nam te tutaj wylistowane. Pierwszy z nich jest to Seed Amped. Jest to tablica NAT, bardzo podobna do tablicy NAPTA chociażby. Jest to translacja adresów 1 do 1. Jeżeli chcielibyśmy sobie przetłumaczyć jakiś adres IPv6 na adres IPv4 i mamy ograniczoną ilość hostów po lewej i prawej stronie, jest to dobry pomysł. Jesteśmy w stanie takie wpisy szybko prowadzić. Gorzej, jeżeli tych hostów mamy całkiem sporo, miliony, miliardy, możemy użyć wtedy Seed Traditional. Jest to rozwiązanie algorytmiczne, które pozwala nam mapować całą sieć IPv4 na jakiś prefiks sieci IPv6. Czyli jest to idealnie ten przykład, który widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Kolejne naty CDDC, CDDC 2xLAT są to wariacje dwóch wcześniejszych natów, które pozwalają prowajderom internetowym współdzielić część adresacji IPv4, na przykład data center IPv6 oraz tworzyć takie wyspy IPv4 w adresacjach IPv6, używając podwójnej translacji, czyli tłumaczymy najpierw z IPv4 na IPv6, wchodzimy w kolejną sieć translacji i znowu translujemy ją z IPv6 na IPv4. Kolejny NAT jest to NAT, który wszyscy zapewne świetnie znają, jest to standardowy NAPT. Rozwinięciem takiego NATa dla sieci IPv6, IPv4 jest NAT 6.4. Jest to klasyczny NAT, który wykorzystuje do translacji porty, także mamy tutaj bardzo ograniczoną ilość tych potencjalnych translacji. No i przede wszystkim musimy uważać bardzo jak na usługi, które działają nam w sieci, żeby tymi portami się tutaj nie nałożyć. Także nie jest to zbyt dobre rozwiązanie na nasze potrzeby. Spójrzmy, co mamy tam dalej. Jest takie rozwiązanie 464xLAT. Jest to mniej więcej to samo, co w przypadku CDDC, z tym, że zamiast połączenia Seed Traditional i Seed Amped mamy tutaj wrzucony NAPT. Także takie rozwiązanie również nam nie podejdzie. No i ostatnim typem NATów jest MAPT. Jest to możliwość współdzielenia pojedynczego adresu globalnego IPv4 bądź IPv6 w ramach współdzielenia portów pomiędzy naszych klientów. Możemy mieć 4 klientów, pomiędzy których rozdysponujemy te 65 tysięcy portów. Jeżeli poszukamy sobie na rynku jakichś rozwiązań, które pozwalają nam wykorzystać powyżej wymienione NATy, no to znajdziemy sobie takie narzędzie Joule Seed NAT 6.4. Wspiera on świetnie Seed Traditional oraz Seed Amped, które to pozwolą nam zrealizować nasz scenariusz nakładających się sieci. Będziemy w stanie natować IPv4 na IPv6. Jedyny problem, jaki nam pozostaje, to w jaki sposób te nakładające się sieci podłączyć do naszego systemu operacyjnego tak, żeby nie zepsuć routingu po drodze. Tutaj w przykładzie widzimy skonfigurowaną pulę IPv6 Seed Traditional 64 FF9B. Jest to sieć, która jest przewidziana w IPv6 do translacji 6.4. I jak przedstawia się taka translacja? No, wygląda ona właśnie algorytmicznie, to znaczy każdy kolejny adres internetu IPv4 jest wrzucany w końcówkę adresacji IPv6. W zależności od tego, jaką wybierzemy maskę, no to to miejsce będzie poprzedzone prefiksem bądź zakończone jeszcze postfiksem. My wybierzemy sobie maskę 96, która pozwoli nam zredukować postfix do zera, także na samym końcu będziemy mieli tylko i wyłącznie IPv4. Tablica AMT za to służy do nadpisywania tych adresacji przez Seed Traditional zajętych, tak żeby wrzucić sobie jakieś adresy, które będziemy chcieli nadpisać przez nasze hosty aplikacji, naszej aplikacji. OK. Mówiłem o tym, w jaki sposób taki interfejs należy sobie wprowadzić do systemu. No i jest to pewien problem, ponieważ jeżeli wszystko wrzucimy do jednej maszynki, no nie damy rady obsłużyć się routingami tych wszystkich sieci w taki sposób, żeby nasza aplikacja miała do nich dostęp. Z pomocą przychodzą nam tutaj stare, dobre namespace'y. Jest to pradziadek Dockerów choćby, czy LXC-ków. Takich namespace'ów mamy kilka różnych rodzajów, jak widzicie jest to IPC, Network, Mount, PIT, User i UTS. Dla naszych celów wystarczy użyć sobie namespace'a Network. Jeżeli zajrzymy sobie do MANA Network Namespaces, zobaczymy kilka narzędzi, które są kompatybilne z tymi namespace'ami, między innymi jest to IP oraz IP Tables. Z tych narzędzi będziemy sobie mogli z powodzeniem korzystać.
Oczywiście istnieje cała gama różnych innych narzędzi, które w MANie nie zostały wylistowane, jak na przykład VPN-y. No i jedną z takich VPN-ów jest WireGuard, którego użyjemy do wpięcia do naszej sieci nakładających się do naszego serwera, routera. OK. Widzimy tutaj schemat naszego przyszłego POC-a. Od lewej strony patrząc mamy aplikację, którą będziemy próbować podłączyć do sieci ISP. Na samym środku mamy router SID. Jak widzicie, aplikacja oraz nakładające się sieci ISP są połączone ze sobą przy użyciu VPN-u WireGuard. Każdy z WireGuardów po stronie ISPS może mieć dokładnie tą samą adresację, w niczym to nie przeszkadza. Jeżeli chodzi o aplikację naszą kliencką, będzie ona działać na IPv6 i nie potrzebujemy adresacji IPv4. Nie będzie ona wykorzystywana w naszym POC-u. OK. Takie WireGuardy wprowadzamy sobie z powodzeniem do naszych namespace'ów i w każdym z osobnych namespace'ów konfigurujemy sobie tablicę EAMT oraz SID. Tablica EAMT ma pierwszeństwo, zatem jeżeli jakikolwiek pakiet będzie dotyczyć adresacji znajdującej się w tablicy EAMT, zostanie ona użyta. W przeciwnym wypadku zostanie użyta instancja SID. Z takiego namespace'a wychodzimy sobie do naszego hosta przy użyciu linków wirtualnych w ETH, a następnie wędrujemy z powrotem do naszej aplikacji. OK, możemy sobie przejść teraz do czynów. Konfiguracja będzie długa, ale mam nadzieję, że nigdzie się nie pomylimy i na końcu wszystko się uda. Jak widzicie, na ekranie mamy kilka terminali. Każdy z tych terminali po prawej stronie jest opisany. Mamy sobie takie maszynki ISP, ISP2, ISP3, które będą nam symulować routery brzegowe naszych klientów. Na tych routerach postawimy sobie kontenery dockerowe. Te kontenery dockerowe będą symulować nasze routery naszych klientów, czyli każdy taki router, który posiadacie w domu, będzie tutaj reprezentowany przez kontener w dockerze. Po środku, w środkowej zakładce mamy SID router. Jest to ta środkowa maszynka na wykresie, na schemacie. Na tym SID router skonfigurujemy sobie nasze name netspace'y i w tych netspace'ach postawimy sobie instancję SID oraz EAMT. No i na samym końcu mamy naszą aplikację. Nasza aplikacja została uproszczona do celów dema. Jest to po prostu aplikacja Apache, która będzie się nam przedstawiać swoim hostname'em. Jeżeli sobie ją odpytamy, no to ona nam tutaj poda nazwę aplikacji. OK. Zaczniemy sobie od skonfigurowania naszych klientów. W tym celu odpalimy 100 dockerów o ID-kach od 10 do 100. Skonfigurujemy sobie nasz indeks HTML w taki sposób, aby zawierał właśnie hostname, czyli to ISP1, ISP2, ISP3, a następnie w kolejnej linii będzie zawierać kolejny IDK routera. Odpalamy sobie nasze dockery w nakładających się sieciach IP 172.18.0 i końcówka będzie zależeć od tych IDK-ów, ku których się iterujemy. Każdy z tych dockerów będzie zawierał swoją nazwę router 1, 2, 3, 4 i tak dalej. I na końcu wrzucimy sobie ten nasz indeks HTML do takiego dockera, żeby taka aplikacja nam tutaj podawała swój IDK. OK, w międzyczasie jak te routery będą się konfigurować, rzucimy sobie okiem na nasz router SID. Z racji tego, że jest to standardowa maszynka Ubuntu, musimy poczynić kilka zmian w ustawieniach systelctl, tak aby zachowywała się jak router. Co to znaczy? To znaczy, że włączamy sobie forwarding oraz włączamy RP filter. Tak jak to tutaj jest przedstawione w pliku, to znaczy na każdym interfejsie defaultową konfigurację dla każdego z protokołów IPv4 oraz IPv6. Wczytujemy sobie tą konfigurację i zajmiemy się konfiguracją naszych network namespace'ów. Aby żyło się nam prościej, stworzymy sobie taką zmienną o nazwie ISPS z nazwami naszych providerów, po której będziemy się następnie iterować. Przejdźmy do konfiguracji naszych network namespace'ów.
otworzyliśmy sobie kilka netspace'ów ISP1, ISP2, ISP3. Możemy sobie je wylistować przy użyciu IPNetNS. Jak wcześniej wspominałem, to narzędzie IP jest, potrafi współpracować z network namespace'ami, zatem możemy nimi z tego poziomu zarządzać, listować, usuwać i tak dalej. Jak widzicie, dla każdego takiego polecenia będę używać na routerze pętli for, ponieważ dzięki temu nie będziemy musieli robić każdej z komend powtarzać 3 razy i pójdzie nam to znacznie szybciej. W przeciwnym wypadku musielibyśmy 3-krotnie wpisać to polecenie dla każdego z netspace'ów. OK, tworzymy sobie interfejsy WireGuarda dla każdego ISP. Takie interfejsy WireGuardowe wrzucamy sobie do naszych network namespace'ów. W następnym kroku nadajemy im adresy. Te adresy dla każdego z ISP będą takie same, ponieważ są w osobnych network namespace'ach, niczemu to nie szkodzi. Przejdźmy sobie jeszcze okiem, jak taki netspace wygląda. Jak konfiguracja takiego netspace'a wygląda. OK, widzimy, że poza naszym interfejsem WireGuardowym, który przed chwilą skonfigurowaliśmy, nie mamy tak naprawdę nic. Nawet nasz interfejs loopbackowy nie posiada żadnej adresacji, co jest jak najbardziej w porządku, dokładnie o to nam chodziło. Potrzebujemy totalnie odseparować wszystkie te konfiguracje sieciowe pomiędzy network namespace'ami. OK. W następnym kroku wczytamy sobie konfigurację WireGuarda z naszych plików konfiguracyjnych, które znajdują się w etc. Dla każdego z ISP przygotowałem wcześniej taki plik konfiguracyjny WireGuardowy. Jest to standardowy plik konfiguracyjny WireGuarda, który możecie sobie znaleźć w dokumentacji. I stawiamy takie interfejsy w każdym z netspace'ów. Jeżeli wejdziemy sobie teraz do naszych netspace'ów, zobaczymy, że nasz interfejs WireGuardowy został skonfigurowany, posiada adres. OK. Odpalamy sobie nasze WireGuardy po stronie klienta, czyli w każdym z routerów providera musimy taki interfejs odpalić. Widzimy, że tunel VPN został zestawiony. Została nam do wykonania po stronie klienta jeszcze jedna rzecz. Ze względu na to, że symulujemy nasze urządzenia w Dockerze, potrzebujemy jakoś ten ruch z hosta do kontenerów przekazać. Żeby to zrobić, użyjemy IP Tables, który sforwarduje nam cały ruch przechodzący z interfejsu SID do naszej nakładających się sieci 172.18 na interfejsie VirtLAN. OK. Wracając do naszego routera, mamy potrzebę skonfigurować w następnym kroku wirtualne linki. Tak jak wspominałem w prezentacji, każdy z netspace'ów musi połączyć się w jakiś sposób z internetem, nie mając tak naprawdę do tego internetu dostępu. Dlatego stworzymy sobie takie wirtualne linki w ETH, które sforwardują nam cały ruch z network netspace'ów przez naszego hosta, tak żebyśmy te połączenia WireGuardowe mogli zestawić z naszymi ISP. W tym celu tworzymy sobie parę takich linków w ETH. Jak widać, te linki tutaj zostały otworzone. Następnie dla ułatwienia wyeksportujemy sobie zmienną o nazwie prefix IP6, która będzie zawierać ten nasz prefix IP6 użyty do overlapowania się sieci, do mapowania overlapujących się sieci. OK. Nadajemy teraz tym interfejsom w ETH adresy po stronie hosta. Jak widać, każdy z tych interfejsów będzie mieć końcówkę 1. Na początku widzimy nasz prefix IP6, a ta zmienna i, po której się tutaj iterujemy, będzie reprezentować ID naszego ISP. Tyle, ile mamy nakładających się sieci, tyle powinniśmy mieć ID-ków. Ja analogicznie mam ISP1, który posiada ID1, ISP2, który posiada ID2 i tak dalej. Drugą końcówkę każdego ETH wrzucamy sobie do network namespace'a. Użyjemy do tego celu polecenia znowu IP link set, no i netns ISP 1, 2 i 3. Widzimy, że nasze interfejsy ETH składają się z takiej nazwy Q, tutaj nasza kolejna zmienna i 0.
będzie nam to mogło jednoznacznie powiedzieć, w którą stronę ten interfejs zmierza. Jeżeli mamy Q2.0, to znaczy, że wychodzi on z interfejsu z NetSpace'a OID2 do naszego głównego hosta, który jest reprezentowany przez to 0. OK, wrzuciliśmy sobie nasze interfejsy do Network Namespace'ów. Każdemu z tych interfejsów nadajemy teraz wewnątrz tego Network Namespace'a adres z końcówką 2. Możemy sobie teraz przejrzeć, jak ta konfiguracja tutaj wygląda. Mamy po stronie hosta 3 linki, Q01, Q02 oraz Q03. Jeżeli wejdziemy sobie do któregoś z kontenerów, zobaczymy, że każdy z takich ESP, każdy z takich Network Namespace'ów ESP posiada drugą końcówkę linka, w tym wypadku Q20, czyli link zmierzający z Network Namespace'a do hosta. No i widzimy tą adresację 64F9B22. OK, mamy skonfigurowane interfejsy, podnieśmy się sobie zatem zarówno po stronie hosta, jak i po stronie Network Namespace'ów. Pozostaje nam skonfigurować teraz routing, który pozwoli nam forwardować ten ruch przez stworzone przez nas wirtualne linki oraz odpowiednio przez naszego WireGuarda sieci, które dążą do naszej aplikacji bądź do sieci ISP. W tym celu dodamy sobie default gateway IPv6 dla każdego z naszych NetSpace'ów przez wirtualny link, tak żeby adresacja IPv6 była wysyłana przez naszego hosta. Default gateway dla IPv4 z kolei będzie routowany przez naszego VPN-a WireGuarda do naszych klientów. Zatem ustawiamy sobie tą rutę IPv4 w każdym z NetSpace'ów. Znowu możemy sobie podejrzeć, jak to wygląda po stronie naszych Network Namespace'ów. Widzimy, że default gateway dla IPv4 mamy ustawiony przez nas interfejs ISP3. Naszym interfejsem ISP3 jest WireGuard. Jeżeli zrzucimy sobie okiem na routing IPv6, zobaczymy tutaj nasze wirtualne linki. W tym wypadku jest to link Q3.0. OK, pozostaje nam skonfigurować routing z wewnątrz naszego hosta do Network Namespace'ów. Użyjemy do tego celu znowu pętli for i dla każdej z sieci o kolejnych ID-kach będziemy ustawiać taką rutę do odpowiadających im urządzeń. Rzućmy sobie okiem, jak to wygląda w praktyce. Mamy tutaj tę rutę przez Q01, Q02 oraz Q03. OK. Pozostaje nam teraz zainstalować Joule Seed oraz załadować moduł kernelowy. Instalacja Joule'a jest czasochłonna ze względu na konieczność kompilacji DKMS modułów kernelowych po stronie naszego systemu, zatem pozwoliłem sobie zainstalować takiego Joule'a wcześniej. Załadujemy teraz moduł kernelowy. Użyjemy do tego celu modprobe Joule Seed i możemy sobie sprawdzić, czy faktycznie ten moduł kernelowy wstał i wszystko jest z nim w porządku. Gdyby cokolwiek było nie tak, w tym momencie zobaczylibyśmy błąd. To, co spróbowaliśmy teraz zrobić, to jest wyświetlenie istniejących instancji Joule Seed. Jak widzimy, żadnych takich instancji nie mamy jeszcze skonfigurowanych. Każda z tych instancji, którą będziemy w następnej kolejności konfigurować, będzie wrzucona do kolejnych Network Namespace'ów. OK, możemy sobie spróbować sprawdzić jeszcze naszą tablicę EAMT, czy na pewno jest czysta. Jak widzimy, nawet nie została utworzona. Dostajemy informację, że w tym namespace nie ma żadnych tablic EAMT. Stwórzmy sobie zatem instancję seed w każdym z naszych namespace'ów. ISP1, ISP2, ISP3. Używamy narzędzia Joule Seed, który tworzy nam instancję OID ISP1, ISP2, ISP3. Przy użyciu frameworka IP Tables jest możliwość użycia również frameworka NFilters. My użyjemy sobie IP Tables, ponieważ w tej wersji systemu korzystamy właśnie z IP Tables Legacy. OK, używamy sobie w naszej
instancji Joule Seed Puli 6 z naszym prefiksem IPv6 oraz z naszym ID-kiem kolejnego providera ISP 1, 2 i 3. Zatem będziemy mieli trzy instancje SITA. Każda instancja SITA będzie miała lekko inny prefiks, dzięki czemu będziemy mogli odróżnić cały ten ruch i odpowiednio wytresować. OK, żeby pakiety mogły trafić w ogóle do takiej instancji SID, musimy je przekierować przy użyciu IP tables, stąd ten framework, do właśnie takiej tablicy. To, co teraz zrobiliśmy, to dodanie takiego wpisu do tablicy IPv6, IP tables oraz dla IP tables IPv4. Wyświetlmy sobie, jak to się prezentuje. OK, widzimy tutaj naszą rulę. Jest to po prostu przekierowanie każdego pakietu IPv4 do naszej instancji Joule Seed o ID ISP2 i analogicznie zrobiliśmy dla IP6. Mamy tutaj również taką rulę. OK, pozostaje nam skonfigurować tablicę AMPT. Również użyjemy sobie tutaj pętli for. Dla każdego z namespace'ów odpalamy polecenie Joule Seed, któremu musimy powiedzieć, w jakim namespace'ie ma odpalić daną tablicę AMPT. Wskazujemy mu tutaj ISP 1, 2 i 3 kolejno i dodajemy sobie taką tablicę AMPT dla adresu naszej aplikacji. Jest to adres, który skonfigurowaliśmy na interfejsie WireGuardowym IPv6 z końcówką 9. I temu adresowi przypiszemy adres IPv4 10 20 30 49. Także ten adres IPv4 będzie osiągalny po stronie ISP. Adres IPv6 jest oczywiście dostępny po stronie naszej aplikacji. Tak wygląda nasza tablica. Mamy tylko jeden wpis. Jeżeli nasza aplikacja miałaby więcej instancji, no to prawdopodobnie użylibyśmy również jakiegoś load balancera, zatem VIP, floating IP i tak dalej. Także mielibyśmy tutaj tyle adresów, ile mamy instancji naszej aplikacji, plus jeden adres na naszego VIP-a. OK, pozostaje nam poinformować urządzenia po stronie sieci naszych klientów, po stronie sieci naszej ISP, o tym, jakie adresy są routowane przez nasz router. W tym celu użyjemy takiego fajnego narzędzia Proxy ARP, które bardzo prosto się odpala. Znowu dla każdego network namespace'a używamy po prostu polecenia systemctl do włączenia takiego Proxy ARP-a na odpowiednich interfejsach, na interfejsach WireGuardowych ISP 3, 2 i 1. OK, pozostało nam dodać routing po stronie naszej aplikacji. Jak widzimy, nie jesteśmy w stanie dodać na razie routingu przez IPv6, przez interfejs SID. Musimy sobie ten interfejs najpierw postawić. W tym celu użyjemy wgquick. I znowu, korzystając z wcześniej przygotowanej konfiguracji WireGuarda, połączymy się z naszym router SID-em. OK. Teraz możemy sobie dodać nasz default gateway. Sprawdzimy sobie jeszcze, czy wszystkie WireGuardy są postawione. OK, oraz po stronie naszych providerów ISP upewnimy się, że WireGuard w stronę naszego routera również istnieje. Jak widzimy, takie urządzenie sieciowe już istnieje. OK, jeżeli wszystko poszło pomyślnie i nigdzie się nie pomyliłem, to w tym momencie powinniśmy być w stanie osiągnąć dockery po stronie naszych ISP. Sprawdźmy sobie zatem przy użyciu curla. Używamy tego naszego prefiksa 64EFF9B.
W tym wypadku będziemy się łączyć do kontenera OID1, do ISP OID1 i możemy sobie na końcu wrzucić ten nasz adres IPv4, na przykład kontenera OID22 bądź 100 i widzimy, że ten ruch jest odpowiednio trasowany do naszych kontenerów. Także ruch z naszej aplikacji w stronę kontenera działa w porządku. Sprawdźmy sobie jeszcze w drugą stronę. W tym celu musimy wejść do takiego kontenera. Wiemy, że one miały ID-ki router 1, 2, 3, 4. Wybierzmy sobie jakiś router 10 na przykład. OK. OK, zapomnieliśmy użyć flagi ITA Interactive. Wchodzimy sobie teraz do takiego kontenera. Spróbujemy sobie zainstalować najpierw curla. No i pamiętamy, że adresem naszej aplikacji jest 10.20.30.49, którą konfigurowaliśmy w tablicy AMP. Także spróbujemy sobie taki adres tutaj opytać. I widzimy, że przedstawiła się nam nasza aplikacja. Także to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Myślę, że prezentacja poszła nam całkiem sprawnie i mam nadzieję, że się Wam podobała. Także dziękuję za uwagę. Dzięki. Dzięki wielkie. Mamy chwilkę opóźnienia, w związku z czym poczekamy chwilkę na pytania, ale ja bym chciała Cię o coś zapytać, bo tak mówiłeś o tych sieciach i czy to jest bezpieczne, jak do jednego serwera wpinasz sieci wielu klientów, czy klient A nie da rady przeskoczyć do sieci klienta B, czy może to głupie pytanie? Nie jest to do końca głupie pytanie. Tak, mogą się pojawić takie wątpliwości, jednak każda z tych sieci ISP jest odseparowana od siebie osobnym network namespace'em. Routing jest wyprowadzany przez nas routami statycznymi, także nie ma tutaj żadnych obaw czy możliwości przeskoczenia z jednej sieci ISP do drugiej. Ten ruch jest skierowany tylko w stronę naszej aplikacji. Okej. W międzyczasie pojawiło się też pytanie o widza. Ja je wrzucę na ekran. Dawidzie, jakbym mogła Cię poprosić, żeby się przeczytał. Czy istnieje na rynku komercyjne rozwiązanie problemu nakładających się sieci IPv4, niekoniecznie oparte na Linuxie? Okej, no tak jak wspominałem wcześniej, my mieliśmy taki wymóg nałożony przez nas, aby to rozwiązanie było oparte na Linuxie. Jeżeli mielibyśmy dowolność w wykorzystaniu jakichkolwiek systemów operacyjnych, to po pierwsze, można coś podobnego osiągnąć przy użyciu BNAT IPsec-a, aczkolwiek BNAT IPsec-a pozwalają nam natować IPv4 na IPv4, także tutaj nie mamy takiej dowolności ilości tych hostów. Jeżeli chodzi o jakieś rozwiązania szersze, no to jest pakiet filter OpenBSD, który prawdopodobnie potrafiłby obsłużyć takie naty, jednak no to jest OpenBSD, mało administratorów na rynku jest tego systemu dostępnych, jest to system z lekko innym nastawieniem, także tutaj myślę, że taka przewaga Linuxa jest również pod kątem wspieranych jakichś ewentualnych VPN-ów czy tym podobnych aplikacji, które chcielibyśmy tutaj postawić.